Cześć kochani, z tej strony Ania, witam Was w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z testem podkładu Bell Nude Liquid Powder. Jest to nowość z Bell, która niedawno się pojawiła i ja postanowiłam, że przetestuję dla Was ten podkład i zobaczymy, jak on się sprawdza w ciągu dnia, czy jest on warty polecenia, czy też nie, dlatego zapraszam Was do oglądania. Na wstępie muszę powiedzieć, że podkład ten przychodzi do nas w trzech kolorach. Ja te wszystkie trzy kolory mam. Jest to kolor 01 Porcelain, kolorek 02 Light Beige oraz kolorek 03 Natural. Pierwsza rzecz, jaka mi się rzuca w oczy patrząc na te podkłady, to to, że ten porcelain jest mega jasny, więc uważam, że dla mnie dobrym podkładem będzie 02 i to jego dzisiaj nałożę na swoją twarz i jego przetestujemy, ale teraz możecie zobaczyć swatche tego podkładu przed i po zastygnięciu. Zauważyć, te podkłady kompletnie nie ciemnieją, co jest szokiem. A kolor porcelain, ten 01, jest mega jasny, więc jest to na ogromny plus. I z tego, co ja się orientuję, cena tych podkładów wynosi 30 zł. Są, z tego co wiem, na pewno dostępne w Hebe. I tak, jego standardowa pojemność to 25 gram. Podkłady te są właśnie w takich szklanych opakowaniach z pipetką. Ja już wcześniej nakładałam ten 01 Porcelain w jednym z moich filmików, w którym testowałam nowości z Bell i możecie teraz zobaczyć efekt, jaki on daje na twarzy, więc jest on mega jasny. Jest to dla mnie szok, ponieważ jest mega mało podkładów właśnie takich, które są dostępne w drogeriach, które są tak mega jasne, a ten akurat taki jest, więc sprawdzi się on idealnie dla osób z mega jasną karnacją. Ja natomiast teraz przejdę do nakładania tego podkładu 02 i sprawdzimy sobie po prostu, jak on się na twarzy zachowuje. Więc ja go teraz będę nakładać na twarz i na wstępie zaznaczam, że nie używam tutaj bazy, ponieważ wiem, że większość osób pewnie też jej nie używa na co dzień, dlatego zobaczymy, jak on się sprawdzi bez żadnego wspomagacza. To, co mogę zauważyć, jest on płynny, ale na pewno nie tak płynny jak podkład z Eveline. I jak widzicie, krycie to on ma całkiem mocne, a przy nakładaniu jest on taki milusi. No innego stwierdzenia tutaj nie mam i sądzę, że ta cała pompka mi tutaj starczy na całą moją twarz na zaaplikowanie tego podkładu, więc nie musimy go używać naprawdę jakichś sporych ilości. A widzę, że on bardzo ładnie wszystko po prostu nam tutaj zakrywa, co jest na bardzo duży plus. I bardzo ładnie wtapia się w cerę, z tego co widzę. Ale wydaje mi się, że może podkreślać suche skórki. Zaraz to zobaczymy, bo ja mam trochę na nosie, a to muszę sobie przybliżyć bardziej lusterko, bo nie widzę przez to światło, co się tutaj dzieje. Ale muszę powiedzieć, że nakłada się go bardzo przyjemnie. Bardzo ładnie wyrównuje ten kolor naszej skóry. No, przyznam szczerze, że szok. Możecie zauważyć na ustach, jak on bardzo kryje. Specjalnie przykryję dla Was usta na chwilę. Zobaczcie, jakie to jest krycie. I mogę stwierdzić, że on daje taki trochę efekt Photoshopa na twarzy. I w sumie zakrył chyba praktycznie wszystkie moje cienie pod oczami i wszystkie niedoskonałości, jakie miałam, łącznie z tym syfkiem, który tutaj był, znikł, więc krycie ma naprawdę solidne. Ale przy tym, jak go nakładam, nie wydaje się on taki ciężki, po prostu go nie czuć na twarzy teraz, jak mogę stwierdzić, zaraz po nałożeniu, więc to jest na ogromny plus. Jeszcze Wam tu trochę o tym podkładzie poopowiadam, ale zanim to chcę powiedzieć Wam, którą mamy godzinę. Mamy godzinę 10:33. I to będzie nasza godzina wyjściowa i myślę, że wieczorem zobaczymy, jak się sprawdzi, a na razie teraz Wam pokażę na zbliżeniach, jak ten podkład wygląda na twarzy. Z tego, co zauważyłam, nie wchodzi on w zmarszczki, ale mogę zauważyć, że na nosie podkreślił trochę suchych skórek. Dobrze, ale zobaczymy teraz, jak będzie wyglądał po przypudrowaniu. Więc ja teraz idę szybko zrobić makijaż i zaraz tutaj do Was wracam i będziemy dalej omawiać ten podkład.
Dobrze, wracam już do Was ze skończonym makijażem. Teraz pokażę Wam, jak podkład współgra z innymi produktami. Tutaj mam nałożony już bronzer, rozświetlacz, puder, cienie, więc to jest full make-up. Zanim jeszcze przeczytam, co producent tutaj mówi o tym podkładzie. Zapewnia naturalny efekt idealnie gładkiej nagiej skóry. Płynna formuła po nałożeniu na skórę twarzy zamienia się w puder. Produkt nie sprawia wrażenia maski i pozwala skórze oddychać. Łatwo się rozprowadza, stapia się ze skórą, nadaje zdrowy wygląd i kryje drobne niedoskonałości. Daje trwałe, aksamitne, matowe wykończenie. Dla uzyskania optymalnego efektu rekomendujemy nakładanie produktu opuszczanie palców ze względu na płynną formułę, gąbka może wchłonąć puder. Na pewno daje takie aksamitne właśnie wykończenie i bardzo dobrze wtapia się w skórę. Ja nakładam podkład gąbką i nie zauważyłam, aby zabrała ona zbyt dużą ilość tego produktu, a krycie było naprawdę mocne. I bardzo fajnie nakładało się zarówno cienie, jak i wszystkie inne produkty na twarz. Nic tutaj się nie zważyło z tego, co zauważyłam póki co. Zobaczymy, jak to będzie po czasie. Ja myślę, że wrócę do Was jeszcze w ciągu dnia i wieczorem zobaczymy, jak się sprawdzi ten podkład po 5 i po 10 godzinach. Czy już po 5 będzie jakaś różnica, więc to wszystko przed nami, dlatego zapraszam Was do dalszego oglądania. No to jestem tutaj z update'em w ciągu dnia. Powiem Wam tak, jest godzina 14:49 i teraz zrobię Wam zbliżenie na to, jak ten podkład wytrzymał po 5 godzinach. Póki co mogę zauważyć, że się nie świecę, nie przypudrowywałam go niczym, więc jest całkiem spoko. Więc jeżeli chodzi o okolice nosa, to fakt faktem minimalnie star się tutaj, z tego co widzę, ale tak, wygląda całkiem fajnie. Więc teraz czekamy kolejne 5 godzin i około godziny 20 zobaczymy, jak się sprawdził on po całym dniu noszenia. I muszę dodać, że ja go niczym nie poprawiałam w ciągu dnia póki co i nie zamierzam również poprawiać go w dalszej części. Cześć, witajcie. Po ponad 10 godzinach, mamy godzinę 20:18 i przychodzę do Was z podsumowaniem, opinią moją na temat tego produktu, tego podkładu. Tak więc na wstępie pragnę powiedzieć, że nie poprawiałam tego podkładu ani razu w ciągu dnia, ani nie nakładałam na niego pudru potem, nie poprawiałam świecenia ani nic z tych rzeczy, więc wszystko jest tak, jak nałożyłam to rano. Z tego co widzę, świecenie jest praktycznie minimalne. Tutaj miałam nałożony rozświetlacz, więc stąd jest ten błysk, ale widzę, że strefa tutaj nie świeci się, więc jest to całkiem dobry znak, że po 10 godzinach on się po prostu nie świeci. Czy się starł? Jeżeli chodzi o starcie się, to na pewno star się przy nosie, ponieważ ja dzisiaj dosyć duży katar miałam, więc używałam chusteczek, więc miał prawo się zetrzeć. I także tutaj przy czole się star, ponieważ ubierałam perukę i wiecie, jak szurałam jednak nią tutaj, by ją ułożyć dobrze, to niestety, ale moim zdaniem się trochę star, ale tylko trochę. W dalszym ciągu, na szczęście, moim zdaniem jest tak, że wygląda on naprawdę dobrze po tym czasie. Naprawdę dobrze on wygląda. I świeżo. Powiem Wam tak, ogólnie z tego co widzę po sobie i jakie miałam odczucia w ciągu dnia, to muszę powiedzieć tak, że trzyma się on naprawdę bardzo dobrze. Nie świecę się, nie był on wyczuwalny na twarzy w ciągu dnia. Znaczy jak chodziłam i miałam go na twarzy, to po prostu nie czułam go. A mogłoby się zdawać, że właśnie przez to, że on jest taki kryjący, to będzie bardzo mocno wyczuwalny. Jednak jest faktycznie ultra lekki, tak jak to podkreślił producent. Zdecydowanie nie podkreśla zmarszczek. I mogę stwierdzić, że daje taki lekki efekt Photoshopa. Ja nie używałam tutaj żadnego korektora na twarz. Więc jest to całkiem dobry znak, jeżeli chodzi o ten podkład. Jakie krycie on daje, to mogę stwierdzić, że daje on krycie od średniego do mocnego. Naprawdę, jest to bardzo mocno kryjący podkład.
a przy tym jest lekki. I muszę przyznać, że ja mam cerę problematyczną z tendencją do przetłuszczenia się w strefie T i on to otrzymał w miarę dobrym stanie. Jestem w szoku, aż nie mogę się nadziwić. I jego cena to jest tylko 30 zł, więc sądzę, że to będzie dość duży hit, jeżeli chodzi o podkłady Bell. Gdyż Bell chyba jeszcze nie miało tak dobrego, moim zdaniem, podkładu jak właśnie ten. No, jestem w ciężkim szoku. I co najważniejsze, zresztą jak mogliście zobaczyć na początku tego filmiku, posiada on kolor, który jest naprawdę mega jasny, a to jest duży plus dla osób, które są po prostu mega blade. I ja byłam święcie przekonana, nauczona doświadczeniem z moich wcześniejszych drogeryjnych przeżyć, ja byłam właśnie święcie przekonana, że ten porcelain będzie nawet na mnie za ciemny. I sobie tak myślę, no, ale on jest taki tutaj jasny, na chwilę pewnie ściemnieje, jak na przykład ten z Eveline, on dosyć mocno ciemnieje, a te w ogóle nie ciemnieją. Zresztą mieliście też to pokazane na swatchach przed i po zastygnięciu, więc jest to naprawdę bardzo dobry znak. I jak na cenę 30 zł, te podkłady są świetne. I tak, i nie wiem, jak wam się podoba ten efekt, ja uważam, że jest naprawdę świetny. One są póki co dostępne w trzech kolorach, tak jak wam mówiłam, od 01 do 03. Ja mam na sobie teraz 02, gdyż jak wiecie, 01 była na mnie mega jasna. Dodam ten podkład gąbeczką, mimo że producent tego nie zalecał. Wolał, żeby nakładać ten podkład palcami, ja jednak zdecydowanie wolę gąbeczką i stwierdzam, że nawet z gąbeczką ma on naprawdę mocne krycie i nie traci na pigmencie ani nic z tych rzeczy. Takim jego jedynym minusem bym powiedziała, że jest to, że może podkreślić trochę suche skórki. Jak ja tutaj mam na nosie, to minimalnie on je podkreślił, jednak innych wad nie są już tutaj, tylko same zalety, o których mówiłam wam wcześniej. Dlatego kochani, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tym podkładzie. Czy może go już stosowałyście i jaka jest wasza opinia na jego temat? Ja uważam, że o tym podkładzie będzie głośno. Ktoś uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, jaki zrobiło Bell, tworząc ten produkt, bo naprawdę wow. Więc jeżeli szukacie na przykład mega jasnego podkładu, a na przykład żaden drogeryjny wam po prostu nie pasuje, to zdecydowanie bierzcie tą 01, bo po prostu jest mega jasna, a sądzę, że takich podkładów właśnie nam brakowało. I kochani, z mojej strony jest to już wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jest to taki mój pierwszy test. Dajcie znać, jak wam się takie testy podobają. Mogę wam zrobić takich testów więcej. Wystarczy, że mi napiszecie, jaki produkt chcielibyście, żebym przetestowała. Ja wtedy się postaram to zrobić. I tak, z mojej strony jest to już wszystko. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę, a ja na chwilę obecną się z wami żegnam i do usłyszenia, do następnego razu. Buziaki, trzymajcie się, cześć! Mua.